Coś wam nagram. Jedną historię życia, taką krótką ze szkoły. Jak się zapali ta lampa, to będzie nawet lepiej. Super. Wam pokażę jedną historię ze szkoły, nagram. Mianowicie to było tak. Bo jak nagrywałam ten teledysk, zaraz wam powiem, jak nagrywałam teledysk, do tego gnoczy chciałam nagrywać, to chciałam zrobić salto. I głupotę odwaliłem, bo na piachu to zrobiłem i na plecy tak upadłem, że myślałem, że przez sekundę nie mogłem złapać przez 2 sekundy oddechu w ogóle. Już się bałem, że gorzej zrobiłem, bo telefony, mówię, położę na ławce. Mówię, przecież nikt nie weźmie, bo przy nich stoję, tam nikogo nie było. Ale jakbym tak upadł na przykład na plecy i nie mógł wstać, to kto by zadzwonił? A historia jest tego typu też czymś związana, że w szkole mieliśmy takie coś. Że dla przykładu było takie coś, o. Takie coś, tylko stało naprzeciwko takiego czegoś jak trzepak, coś. To chyba nawet był trzepak, chyba. Tak mi się wydaje. Tylko bez tego tutaj, na dole. To było takie coś, albo jak trzepak, takie właśnie w podobie, tak jakby kwadrat, tylko bez tego tutaj. To nie chyba nie kwadrat, a może to jest. To chyba tak samo jest. No nieważne, tam może było kwadratowe. Nieważne, to nie jest historia, to nie jest najważniejsze. No i tu było takie coś jak tutaj było z tej strony. Z tej strony było tutaj i to było na wysokości tego, troszkę nawet niżej było. No i robiło się takie coś, że myśmy robili takie coś, że... No i muszę wam tak pokazać, bo się nie da, bo ten tu gaśnie. Co? A nie, ja włączę, czekaj, flesza. Dobra, wnosię tam. Niech to gaśnie. Ja to pierdziu. I zobaczcie, o. Flesz jest, to jest gitar. I było takie coś, że ta część, taka jak tutaj, była z przodu tego. I na przykład tu się stawało, na przykład, o, powiedzmy, że na to się stawało. Na to się stawało i skakaliśmy stąd i się łapaliśmy tamtej górnej tej. Czyli na przykład tak jak stąd bym chciał skoczyć, o. Na przykład stanę na tą i chciałbym skoczyć i się złapać tak jak ten. I wiecie, tak skoczyć na to, o, skoczyć i tego się złapać. Czyli wyskoczyć stąd i złapać się tego i tak mi się huśtał na rękach. No i zawsze to robiliśmy. Nam się udawało. Zawsze nam się udawało, wszyscy, nie każdy się chyba, niektórzy bali się tego, ale że czwórka nas chyba robiła to, umiała to robić. Robiliśmy to z takim Tomkiem, którym nazwisko też pamiętam nazwisko na S, ale nie będę mówił. On nie, i tak nie, pewnie nie pamięta i z Danielem takim też miał na S nazwisko. No i była taka sytuacja, że raz padał deszcz. I wyszliśmy na boisko, bo przestało padać, czy to padało wcześniej i ta poręcz cała była mokra na górze, te całe metalowe było mokre i my tam stanęliśmy na takim czymś właśnie jak tutaj, tylko jak to bardziej, tylko to było też takie, może jest takimi kratkami, nieważne, stanęliśmy na takim czymś i oni mówią, że próbujemy skoczyć, ale mówi, wszyscy się bali, bo mokre, i ja mówię, no ja spróbuję. I koledzy mówią tak, no ta, no lepiej nie próbuj tego, coś tam, uważaj, bo coś się stanie. Ja mówię, nie, spokojnie. I ci wszyscy mówią tak, że jak on spróbuje i mu się uda, to ja też to robię. I wszyscy chcieli po mnie powtórzyć, jak to się uda. No i ja oczywiście zrobiłem takie coś, że tak się trochę rozbujałem. Nie rozbujałem, tylko tak, wiecie, tak jakby nogami tak chciałem się lekko odpychać, tak jakoś, o. Tak trochę kucnęłem, tak jak było, żeby tak się odbić. No i odbiłem się. Załapałem się tego, tej poręczy całej. No i można powiedzieć tylko tak, skoczyłem, złapałem się, od razu spadłem na plecy. Tak było śliskie, że od razu mnie ściągnęło w dół. Upadłem na plecy i przez, nie wiem, dosłownie 5 sekund w ogóle nie mogłem nic powiedzieć. Było coś takiego, że ja... Oni się pytają, wszystko w porządku, co ci jest? A ja tak... Chciałem coś powiedzieć, a nie mogłem po prostu. Tak w plecy dostałem z tyłu, że zabrakło mi tchu. Dechu nie miałem, nie mogłem powiedzieć nic, po prostu oni mówią, coś ci jest, a ja nie mogłem nic powiedzieć i potem dopiero mówię, dobrze jest już, coś takiego. Nasz pan przyszedł wtedy, nasz wychowawca, którego ostatnio chyba nawet spotkałem w pracy swojej, ale nie w tej co teraz. O dziwo mnie poznał. Ja też byłem pewny, że to on mnie poznał. O dziwo, że mnie poznał. Może ja taki nie zmieniam się tak bardzo. No i taka to była historia. Nic mi się nie stało, na szczęście. A jeszcze druga mam, mogę powiedzieć, historię. Też krótka, też związana ze szkołą. Stoję tam na sali gimnastycznej, gdzie mieliśmy grać w piłkę. Będzie krótka, więc nie będę oddzielnie wrzucał.
można powiedzieć, że koledze zawdzięczam, nie wiem, czy życie można powiedzieć, nie wiem, czy to nazwać życiem, ale stoimy tam, jesteśmy na sali gimnastycznej, nie jest taka duża sala i w rogu ściany, jak macie taki róg ściany, bo ściana, wiecie, ma rogi cztery, jak jest sala, to ma cztery rogi. Po jednym rogu stała taka długa ta, jak macie w szkole, mieście ławki takie długie, jak to na przykład, takie o, długie ławki. No i ta ławka była oparta o ten róg. I nagle ja stoję koło tej ławki i coś takiego jest. No i kolega podchodzi szybko, podbiega, a był blisko, niedaleko mnie. Te dwa kroki zrobił i nagle ją tak złapał ręką. I mówi, ale masz farta, by ci na łeb spadł. A to wiecie, to wysoka była. Nic by się pewnie może mi nie stało, no ale może bym dostał, a wiadomo, że to ciężka nawet jest taka długa. To uratowało mnie wtedy, że nie dostałem w łeb. Nie wiem, pewnie bym żył, ale... Ciekawostka na tym, próbowałem zrobić coś do tego teledysku, bo to jest taka osiedlowa, tu się na to złożyli wszyscy tam mieszkańcy, co mają dzieci, ale jak wszedłem na to ostatnio w skarpetkach, bo wiadomo, że nie w butach, to jak wszedłem, to widziałem, że to się, jak stoję nawet, to się tak załamywało, że... Bo chciałem po salta robić, coś porobić, salta jakiś do teledysku, ale mówię nie. Nie chcę, bo zniszczy im ta, to jest po prostu chyba, to ma udźwig, to ma mniejszy udźwig. Tu dzieci muszą się na tym bawić po prostu, a nie tak jak ja. Dobra, trzymajcie się, bo mi gaśnie już dwa razy cygaretka. To te dwie historie były takie krótkie i zobaczymy, jak sobie jakieś przypomnę jeszcze, to będą historie. Trzymajcie się, na razie, cześć.